10 skandalicznych filmów. Jeśli pod tym filmem będzie 40 łapek w górę, dodam kolejny filmowy odcinek. 10 Ilsa Wilczyca SS. Film cieszący się w Polsce popularnością w połowie lat 80. opowiada o... Strażniczce z obozu koncentracyjnego, uwielbiającej torturować więźniów. Kino niezwykle brutalne i na pewno niemoralne. W Niemczech i Wielkiej Brytanii produkcja uznana za film pornograficzny i zakazana w dystrybucji kinowej. 9. I am Curious Yellow szwajcarski film z 1967 roku, który jako pierwszy w historii przekroczył granicę pornografii w kinie. Skandal wywołała pewna scena która przez sąd została uznana za obrazobójczą. Możecie się domyślić o co chodzi. Skandal nie zaszkodził, a pomógł produkcji, gdyż aż do 1995 roku była najbardziej dochodowym filmem obcojęzycznym w Stanach Zjednoczonych. 8. Je vous salue Film skrytykowany przez samego papieża. Czy był aż tak kontrowersyjny? Nie wydaje mi się. Sceny raczej nie ustępowały innym produkcjom, przez co nie budziły aż takich emocji. Większym problemem okazała się tematyka, gdyż film w dużej mierze igrał z dogmatami religijnymi i z tego wywołał się skandal. 7. Snaf Argentyńska produkcja z 1976 roku stała się sławna dzięki idealnej promocji. Twórcy przekonywali, że śmierci, które widzimy na ekranie są prawdziwe. Żektorzy naprawdę zginęli na ekranie. Oczywiście to bzdura, ale wielu ludzi uwierzyło w to. Dodatkowo nikt z obsady już nigdy nie zagrał w żadnym innym filmie. Pomysł dopracowany w najmniejszych szczegółach. Obecnie produkcja jest zakazana w wielu krajach. 6. Imperium Zmysłów Uwaga, film japoński. Wytwór chorej wyobraźni i spaczonego gustu. Nie wiem co za bardzo powiedzieć, bo opisując go, nie da się przekazać tego co w nim jest kontrowersyjnego. Myślę, że fakt, że w trakcie festiwalu w Toronto film ten wygwizdano, daje duże do myślenia. 5. Caligula to miało być arcydzieło. Zatrudniono gwiazdy, wśród nich Helen Mirren i rozpoczęto zdjęcia. Wtedy wszystko zaczęło się sypać. Montaż nawalił, a scenariusz okazał się niespójny. Oficjalnie film wyszedł bez reżysera, a i tak poddano go ostrej cenzurze, głównie Wielkiej Brytanii. 4. Brown Bunny, reżyser filmu był związany z utwórczynią głównej roli. Poprosił ją o pewną niemoralną rzecz, a ta bez wahania się zgodziła. Wszystko nagrali, a później umieścili w filmie. I skandal gotowy. Poza tą sceną nie ma w filmie nic konkretnego. Dowód na to, że kontrowersja jest najlepszą reklamą. 3. Anatomia piekła, francuskie kino artystyczne. Aha, a więc tak się to teraz nazywa. W głównej roli gwiazda porno, a fabuła przedstawia erotyczne fantazje aktorki. Ch, hm, nawet nie wiedziałem, że istnieje tyle stron z francuskim kinem artystycznym. Oczywiście film uznano za kontrowersyjny i go ocenzurowano, a z 87 minut zrobiło się 77. 2 The Kiss z 1896 roku pierwszy film, w którym pokazano pocałunek. Obraz przedstawia całującą się parę przez minutę. Film uznano za pornografię i obrażającą ludzką godność produkcję. 1. Freaks. Niezwykły naturalizm. Opowieść o kobiecie, która uwodzi Karła, by go porzucić, za to zostaje brutalnie ukarana. Koledzy bohatera obcinają jej nogi, wydłubują oko i zamieniają w kobietę kurczaka. Hollywood lat 30. nie było gotowe na tak posępny i naturalistyczny film. Produkcja zakazana w Wielkiej Brytanii aż do 1960 roku. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu napiszcie, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Jeśli napiszecie super, zostawił Wam serduszko. Cześć!